Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzar, witam w kolejnym odcinku, dzisiaj będzie troszkę marketu, trochę na rynku sobie posiedzimy, popatrzymy dodatkowo troszkę info o e, tutaj eventach i o jednej ciekawej rzeczy zaraz wam powiem. Szybkim wstępem jeszcze Pirate Swapix, strona do wymiany swoich skinów, link do strony będzie oczywiście w opisie, darmowe 5$ dolarów wraz z kodem ELZART przy wymianie, więc polecam sobie użyć, bardzo spoko opcja, linkacz będzie w opisie. Dodatkowo strona nie wlicza ceny naklejek, przez co wymiecie dużo przepięknych craftów, polecam sobie coś fajnego wysnajpić lub coś fajnego do po prostu pogrania sobie znaleźć, a craftów jest tutaj Dużo i może też z przymieszkami wyciągać, widzicie rzeczy, więc naprawdę spoko opcja. Polecam. Dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu tysiąca dolarów, darmowe 350 dolców. No bonusy do odpłatności, jakieś bonusy, procesy robić konkursy i tak dalej, osiągnięcia, bo tu można sobie za to balans, więc spoko opcja. E, a my przechodzimy. E, przede wszystkim najpierw powiem o jednej rzeczy do Szanghaju i zaraz rynek będzie troszkę potem bardzo szybko powiem o Szanghaju. E, generalnie e, gracze już robili autografy, co to znaczy, że autografy były robione w trakcie a nie po kwali, a wcześniej tak było, że zawsze po kwali do majorów były robione autografy, więc mieli troszkę opóźnienie i wtedy wchodziły jakoś kapsuły. Teraz zrobili już przed, czyli, czyli jak już był RMR, czy większość drużyn podpisywała, po prostu robiła swoje autografy, na po prostu przyszłość. Więc bardzo ciekawe to jest i bardzo fajne. Dodatkowo pokazuje to, że może tym razem się nie spóźnią z naklejkami i z kapsułami. Z kapsułami. Miejmy taką nadzieję i zobaczymy. Więc możliwe, że kapsuły już niedługo się pojawią, wiadomo, skończy się tutaj RMRek i możliwe, że kapsuły dosyć szybko do nas wjadą. Zobaczymy, zobaczymy, a pro jeszcze tutaj szybko, e, Ameryka, jak to wygląda? E, za 5, 5 godzin, bo to nagrywam wieczorem, to wlutuję dla was z rana, więc już pewnie wyniki są, więc sprawdźcie sobie, zapraszam tutaj na stronkę czy Imperial się dostało. To jest dosyć ciekawe, według mnie fajnie, jakby się nie dostali, ale zobaczcie sobie to, e, bo być to dobre dla, dla naklejek, fajnie. Wiem, że dużo z was też ma Imperial, więc polecam. Dodatkowo Nancy z Furią e, za 8 godzin, fajnie, jakby Furia wygrała i Nancy się dostała, bo ja mam więcej Nancy, ale jak Furia się dostanie, też to, to będzie zaskoczenie, chociaż Furia gra ostatnio, Piach, więc ciekawe. E, a my przejdziemy już sobie do marketu. Jak to się to prezentuje, do, do trochę ciekawszej rzeczy. Bo powiem wam tak, też sobie dużo pytań, czy warto teraz inwestować, tak? Czy warto teraz inwestować w karnet i tak dalej. I powiem wam tak, od widzę, dostałem takie pytanko. I jak dla mnie, najbardziej inwestowanie teraz w karnet jest cały czas dobre. Co ja bym radził robić? Bo wiadomo, każdy item za zachowuje się indywidualnie, tak? Przedmioty zachowują się różnie. E więc tutaj polecam wam e sobie po prostu e złożyć zamówienia zawsze troszkę tańsze. Bo jeżeli coś na przykład jest e za drogie, uznajmy na przykład, że chcecie sobie kupić te ognie, e za co ja. Hit coś tam, nie wiem, jak one mają, dokładnie się po polsku nazywają Ale ten, o właśnie, mocny ogień, tą naklejkę No i zobaczcie, znów sobie zaczyna coś tam rosnąć Niedawno nawet kosztowała 5 zł No to załóżmy, że ona, moim zdaniem, jeszcze troszkę spadnie eee, I zróbcie sobie takiego predikta, nie? Że dobra, mogę ją kupić za na przykład, nie wiem, 6,20, nie? Oj 6,20. Poskładajcie sobie sobie dużo zamówienia i też patrzę, czy nie są strasznie zboostowane, Typu, na przykład, jak tutaj ten mocny ogień poleciał do busta, bo wyleciał craft, więc sprawdźcie takie rzeczy. Jeżeli nie ma żadnego crafta, no to wiadomo, no to ok, zróbcie takie zamówienia. Ale jeżeli są takie boosty, to po prostu poczekajcie, bo zaraz się itemów na farmie, i cena spadnie. Więc tak jest praktycznie zawsze, w większości rzeczy. Więc tak polecam sobie robić, jeżeli chodzi o itemy z karnetu. No tutaj, jeżeli miałbym wam pokazywać każdy indywidualnie, to to byśmy tutaj siedzieli przez 5-6 godzin, więc to nie ma sensu. Więc polecam sobie po prostu tak składać zamówienia. Ja tutaj ten strugany nożek czasem się w ogóle skupuje, więc bardzo spoko opcja, bo to złotówka na sztuce zarobku jest, a on co chwilę mi się kupuje. Miałem ich 15, już 10 mi się kupiło, więc bardzo spoko opcja, Jeden sobie sprzedałem, reszta siedzi w magazynie. No bo nie szukiemy się te są ładne, złożone wcześniej zamówienie, no ale to musielibyście się dużo, dużo wcześniej zamówienia takie złożyć o tyle taniej, jak i temy też były dużo tańsze. A wątpię, że teraz wam się to już kupi po takich cenach, więc po prostu składajcie o jakieś tam część tani. Ta przywieszka kałacha według mnie też bardzo przyszłościowa i fajna. ja tutaj mam nadzieję, że ona mi się za taką cenę skupi, bo jak nie, to będę musiał zwiększyć zamówienia, żeby trochę drożej, mi się one kupowały, no a nie chciałbym zbytnio. Jeszcze trochę czasu jest do tych itemów, więc tak naprawdę jeszcze, jeszcze zobaczymy wszystko, jak to będzie wyglądać, jak się sytuacja tutaj rozwinie z wszystkim. I co widzowie, no jeżeli chodzi jeszcze o Kopenhagę, bo tutaj może Was kogoś to interesować, to po prostu fajnie się prezentuje. Co to tu Paryż Legend, Zobaczę, do 60 grosz też podskoczyły. Jakoś to interesowało, też mamy wzrost od jakiegoś czasu, więc może się to podobać, coś tam, Paryż się rusza do góry, no a Kopenhaga w sumie stoi ma tych cenach, no nie, no wiadomo, tu był ten pik no to jest logiczne, I trochę spadło i teraz ma te ceny, no pewnie jeszcze spadnie z tych cen, obstawiam troszkę, może nie jakoś dużo, ale trochę pewnie jeszcze tutaj ta kapsuła upadnie więc zobaczymy jak to będzie wszystko się rozwijać, no a co, Wam życzę miłego dziąga, zapraszam do subskrybowania e, kanału, e, po więcej inwestycji nie tylko, zapraszam na Pirate's koci Kocik Alzart i życzę miłego dziąga, cześć, cześć.